Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie, czy wojna wybuchnie w tym roku, to znaczy, czy Rosja napadnie na Polskę w tym roku. Na ile jesteśmy przygotowani, na ile nie jesteśmy przygotowani, jak sami, jako Polska, jako państwo, jak sami mamy się przygotować. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań, najlepiej przesyłać je mailem. Jedno ogłoszenie. Poszukujemy z żoną i kotem domu na wakacje, na lipiec, sierpień. Najlepiej blisko kąpieliska, blisko sklepu, blisko kościoła, bo jesteśmy bez samochodu. Dlatego ogłaszam to przez kanał. W zeszłym roku to się udało, bo jak się próbuje wynająć na 2 miesiące, to zaczynają się schody, bo ludzie wynajmujący domy, domki, samodzielne mieszkania liczą ceny na tydzień i na tydzień da się to wytrzymać, natomiast nie chcą zmienić tej ceny i już na 2 miesiące nie da się tego wytrzymać. I tak, wracam do tematu. Taki temat o tym, czy wybuchnie wojna, program nosił tytuł, czy wojna wybuchnie w 2028 roku. Taki program pojawił się w czerwcu na tym kanale. Były to odpowiedzi na pytania kilku widzów. Natomiast teraz nikt się o to nie pytał, a wszyscy mówią o wojnie już jako czymś pewnym. Nikt nie mówi, wojny nie będzie, albo mało prawdopodobne, żeby wojna była. Dalej wielu specjalistów podaje taką informację, że za 2-3 lata, więc już te 2, to już wychodzi 26-27. Natomiast coraz więcej osób też mówi, że ta wojna wybuchnie już w tym roku, że wybuchnie jesienią. I faktycznie, jak się zastanowić, to jest najodpowiedniejszy moment dla Rosjan, dlatego że będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, będzie kampania wyborcza, będzie ten czas przekazywania władzy, czas, w którym w zasadzie takiej silnej, stabilnej władzy już nie będzie i jeszcze nie będzie. Także moment jest dla Rosjan najodpowiedniejszy. Natomiast oni wysyłają wiele sygnałów mówiących o tym, to znaczy no, przestawienie całej gospodarki na system wojenny, ogłoszenie, że jest wojna, że ta wojna w zasadzie jest z NATO, prawda? Przedtem mówiło się o tej operacji specjalnej, teraz się mówi, no nie, ale po stronie Ukrainy jest NATO, więc to już jest wojna, dlatego nie pokonaliśmy Ukrainy. I no teraz te ostatnie zamachy pod Moskwą, gdzie no wyraźnie widać, że Putin chce to wykorzystać, czy chce cokolwiek, szuka pretekstu, żeby jakoś tą wojnę rozpocząć, żeby mieć jakieś takie większe wsparcie swojego własnego społeczeństwa. I teraz pamiętajmy też jedno, o tym piszą historycy, którzy myślą historycznie, dla których punktem wyjścia w myśleniu tym właściwym historycznym jest wiedza o człowieku. Była taka książka Josepha Pipera, Nadzieja i historia, w której zwraca on uwagę, że nie ma tak naprawdę mechanizmów jakichś gospodarczych, politycznych, geopolitycznych, znaczy niby są, tylko że tym czynnikiem najważniejszym, najsilniejszym jest wola ludzka, która jest nieprzewidywalna. I w historii zdarzało się wiele takich momentów, że wbrew wszelkiej logice historii, wbrew wszelkim faktom, ktoś podejmował zaskakującą i no, bardzo niebezpieczną w skutkach decyzję. I Putin jest taką osobą, która jest nieprzewidywalna, która może podjąć każdą decyzję. Natomiast przewidywalne tutaj jest jedno, że on się czuje upokorzony. On się czuje zagrożony. Zagrożony wewnętrznie i rozwiązaniem
niepokojów czy sprzeciwu w Rosji jest wojna i czuje się zagrożony zewnętrznie, to poczucie nie do końca jest racjonalne, czy ja bym powiedział nawet, że nie jest racjonalne, no ale wyraźnie ma takie poczucie, ale chyba najważniejszy moment to czuje się upokorzony. Upokorzony przez Ukrainę i upokorzony tym, że cały świat twierdzi, że mu się coś nie udaje, no bo wyraźnie mu się nie udaje, nie zdobył Ukrainy w 3 dni, tak jak zapowiadał. No i kończy się czas Putina, kończy się jego życie. No, taka jest logika biologii. I chce coś zrobić takiego, co go zapisze pozytywnie z punktu widzenia takiego sposobu myślenia, który w Rosji był zawsze dominujący, takiego mocarstwowego myślenia. No i teraz to może być uderzenie nagłe, prawda? Bo Putin może wojska zgromadzić na granicy, na granicach z Litwą, Łotwą i Estonią, czyli częściowo na terytorium Rosji, częściowo na terytorium Białorusi. No i teraz wszyscy będą uważali, że chce uderzyć na Litwę, Łotwę, Estonię, bo to jest łakomy i łatwy kąsek, tam na pewno odniesie sukces. No i Zachód może to w ten sposób komentować, podobny jak komentował napad Niemców na Polskę, że nie będziemy ginąć za Gdańsk, zdobędzie Polskę, może pójdzie na Rosję, nas nie ruszy, prawda? I może być tak, że właśnie Putin zgromadzi te wojska na tych granicach z Litwą, Łotwą i Estonią i może być tak, że uderzy na te kraje, ale to będzie tylko preludium. Natomiast może być tak, że nawet nie uderzy, znaczy, że z terytorium Białorusi uderzy na Polskę, natomiast przejdzie przez Estonię, Łotwę i Litwę błyskawicznym marszem, nie mówiąc o tym, że oczywiście może uderzyć z obwodu kaliningradzkiego, gdzie Rosja przecież graniczy z Polską. No i na ile my tutaj jesteśmy przygotowani jako państwo, nie wiemy tego, tak naprawdę nie wiemy, bo to trochę może przypominać przeświadczenie Francuzów związane z linią Maginota, że ta linia jest nie do zdobycia i że nie ma zagrożenia jakiegoś realnego ze strony Niemców. Jak wiemy, Niemcy obeszli sobie spokojnie tą linię, ale może być takie przeświadczenie w Europie, no, że tutaj przecież Stany Zjednoczone, że przecież NATO, że on się nie odważy. Że to nie jest racjonalne, znaczy to nie jest argument, prawda? Bo dla Putina to nie musi być racjonalne. Po drugie, pytanie, na ile skuteczna będzie ta broń zgromadzona na terenie Polski wobec armii rosyjskiej i wobec ataku, zmasowanego ataku rosyjskiego, bo pytanie, czy naprawdę wiemy, jaką bronią, w jakiej ilości Putin dysponuje, bo to, że oszczędza rakiety na Ukrainę, to nie oznacza, że nie ma tych rakiet, prawda? To może je oszczędzać właśnie ze względu na planowane uderzenie na Polskę. I także tutaj ja bym nie był optymistą co do możliwości obrony, tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że za czasów PO, kiedy PO rządziło, a przed PiS-em, była doktryna wojenna obrony na linii Wisły i to była wyraźnie doktryna niemiecka, znaczy taka proniemiecka. No i teraz być może Platforma będzie wracać do tej doktryny, używając różnych argumentów, no, czyli rosyjskie wojska dojdą do linii Wisły i może być tak, że tutaj wejdą wojska jakieś inne, powiedzmy niemieckie, w ramach takiej uprzedzającej obrony Niemiec. No i może się zdarzyć, że tu wojna będzie na linii Wisły, a więc dotknie całość Polski w sumie.
Może być tak, że dwie armie zgromadzą się na linii Wisły i przestaną być aktywne, albo czy Rosjanie przestaną być aktywni, to znaczy przestaną w tym sensie, że nie będą zamierzali iść dalej, tylko zacznie się, tak jak to teraz jest na Ukrainie, ostrzeliwanie. W jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę, prawda? Będą niszczone elektrownie, elektrociepłownie, różne miejsca, punkty, które są ważne dla funkcjonowania państwa polskiego. I może to być w jakimś sensie, jak o tym pisałem już w książce Masoneria Polska 2014, taki kolejny rozbiór Polski, powtórka z 39 pomiędzy Niemcami a Rosjanami. No i teraz powiedziałem o przygotowaniu wojennym, zbrojnym, natomiast jest kwestia w innych perspektywach. Znaczy tak, jeżeli chodzi o na przykład medycynę, no to w ogóle nie jesteśmy przygotowani w tym sensie, że w tej chwili brakuje leków i wielu ludzi się martwi, że jak wybuchnie wojna, to zabraknie dla nich leków, tych stałych, które trzeba codziennie zażywać, i wtedy setki tysięcy ludzi mogą znaleźć się w sytuacji podbramkowej. Ich życie może być zagrożone. To ja mam taką sąsiadkę, która z takich dosyć irracjonalnych powodów przez 3 dni nie zażywała leków, no i trafiła do szpitala, ledwo ją odratowali. Tu może być sytuacja, że zacznie się wojna, ucięte zostaną pewne dostawy i no, efekt będzie taki, że leków nie będzie, prawda? W styczniu 2020 roku, kiedy nagle zaczęło być ucinane wiele dostaw z Chin ze względu na to, że tam się zaczęła pandemia, to Bank Śląski apelował do władz polskich. Ciekawe, bo to jest bank w istocie holenderski. Bank Śląski apelował do polskich władz, żeby jednak rozpocząć w Polsce produkcję wielu surowców czy wielu różnych rzeczy, których na produkcji w Polsce nie ma, a od tych surowców, od tych rzeczy zależy funkcjonowanie polskiej gospodarki. No i nikt na to nie zareagował. Wtedy to było z powodu pandemii. Teraz no, problemem może być wojna, prawda? Dostawy zostaną ucięte i polska gospodarka, szczególnie dostawy z Chin, od których jesteśmy bardzo uzależnieni, i polska gospodarka przestanie funkcjonować, zacznie nam brakować bardzo wielu rzeczy, nie tylko leków. Kolejna kwestia, wiemy już, że Rosjanie uderzają przede wszystkim w cywilu, odcinając dostawy prądu, gazu, ciepła poprzez bombardowania, poprzez rakiety. No i tutaj optymistyczne na razie jest jedno, że mamy węgla aż za dużo w tej chwili, prawda? To jest panika z zeszłej zimy plus brak tej zimy, liczne dostawy z zagranicy węgla, wydobycie polskiego węgla, są zapasy. PO krzyczy wielkim głosem, że to jest marnotrawstwo, zdrada i tak dalej, i tak dalej. Nie, no chociaż to mamy, prawda? Tylko że no jest pytanie, na ile my jesteśmy w stanie, na ile nasze służby są w stanie odbudowywać szybko te niszczone elektrociepłownie, zakłady energetyczne. No powiedzmy, prąd może płynąć z Europy. W takim wypadku ciepło już nie. Chyba już ze 2 lata temu robiłem taki program o tym, że nie ma w Polsce schronów, bo wtedy się o tym mówiło.
No i minęło te 2 lata i nic się nie zmieniło, prawda? Przez te 2 lata zbudowano w Polsce wiele budynków i prywatnych bloków, budynków budowanych przez deweloperów i różnych budynków użyteczności publicznej. I już gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, to powinna wejść ustawa, że każdy budynek musi mieć schron. Prawda? I oczywiście, że to by zwiększyło koszty na przykład budowy mieszkań przez deweloperów, ale to byłoby przecież w interesie mieszkańców. Natomiast państwo mogłoby tu jakoś wspomagać przy założeniu, że te schrony, w tych schronach mogłyby się schronić nie tylko mieszkańcy danego domu, ale i sąsiednich budynków, prawda? Bo w wielu krajach jest metro, w Polsce metro jest tylko w Warszawie, ale ono jest tak płytkie, że nie jestem pewny, czy można ze stacji metra robić schrony, czy to ma sens. No już lepiej się chyba schować w normalnej piwnicy pod budynkiem. Najwyżej będą później te piwnice odgrzebywać, ale jest jakaś no, duża ochrona, więc brak jest tych schronów. Brak jest takiego przeszkolenia, przygotowania społeczeństwa, takich służb, które by były w każdym miejscu i dosłownie w każdym miejscu. Nie ma takiego ogólnego przygotowania społeczeństwa do wojny. To nikt tu nie chce wzbudzać paniki, tylko efekt jest taki, że nikt też nie jest przygotowywany, prawda, do tego, żeby na przykład udzielać pierwszej pomocy osobom rannym od wyniku bombardowania i żeby co robić, w jaki sposób tych ludzi ratować przez dostawanie się do nich, gdy są zasypani, nim się pojawią służby, prawda? Bo te służby mogą mieć kłopoty z pojawieniem się, mogą być nieprzejezdne drogi, bo zbombardowane, bo zasypane gruzem, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiego przygotowania psychicznego. Ja pamiętam, jak zaczęła się wojna na Ukrainie i zaczęto rozmawiać na temat tego, jak Polacy by się zachowali w takiej samej sytuacji jak Ukraina, i zaczęto robić różne badania, i z tych badań wynikało, że Ukraińcy są 100 razy bardziej silniejsi od Polaków, bo badania wykazały, że większość młodych oświadczyła, że nie będzie walczyć, tylko opuści Polskę, ucieknie na Zachód. I zobaczmy, że tutaj Rosjanie mogą osiągnąć w bardzo krótkim czasie niesamowite efekty, bo mogą zacząć bombardować Polskę, pobombardują ją przez miesiąc i się wycofają, żeby nie powodować wielkiej wojny światowej, a w tym czasie parę dobrych milionów młodych ludzi, nie tylko młodych, opuści Polskę i już nigdy nie wróci. Albo tylko część wróci, no i efekt będzie większy niż wielomiesięczne bombardowanie. I teraz pytanie, czy sami przygotowujemy się do wojny, czy robimy zapasy leków, póki można. Można o to prosić lekarzy. Lekarze są skłonni, najczęściej, z tego co ja wiem. Można robić zapasy żywności, znaczy przede wszystkim konserw. Ja jestem w tym usprawniony od 2014 roku, od tego momentu, kiedy się zaczęła faktycznie wojna między Rosją a Ukrainą. I nauczyłem się jednego, że no właśnie nie należy gromadzić zapasów typu makarony, mąka, bo to robactwo zeźre. Trzeba gromadzić długoterminowe konserwy,
ale mieć nad nimi kontrolę podwójną. To znaczy, po pierwsze, gromadzić takie konserwy, które zawsze możemy zjeść ze smakiem, czy poczęstować gości niespodziewanych, prawda? Jakaś grochówka, jakaś fasolka po brytońsku, jakieś gołąbki, jakaś szynka w konserwie, jakieś rybki w konserwie. Pilnować terminów ważności, zjadać je, jak ten termin jest no, w miarę blisko, zastępować je innymi, ale mieć ten zapas, mieć zapas plastikowych, 5-litrowych butelek, żeby można było szybko zrobić zapasy wody, gdyby coś się zaczęło dziać, bo no, w takich miastach jak Warszawa może być problem z dostępem do wody. No, najbardziej niebezpieczne jest to w wielkich miastach uderzenie w mroźną zimę, w elektrociepłownię i mróz wchodzący do mieszkań i bezradność ludzi, prawda? No bo jak tutaj się ogrzać w betonach? Znaczy, na to też jest rozwiązanie, no bo trzeba pamiętać, że pierwszym przedmiotem ataku będą wytwórcy prądu i linie przesyłowe, i będą dostawy, przerwy w dostawie prądu, czasami mogą być bardzo, bardzo długie, i powinno się mieć te wszystkie urządzenia, które pozwolą nam na korzystanie z prądu, czyli ładowarki do telefonów, ładowarki do komputerów. I powiedzmy, jest prąd, ładujemy ładowarki, nie ma prądu, korzystamy z ładowarek. No i kwestia generatorów prądu, które dzisiaj są wysokiej klasy, mogą być na ropę naftową, znaczy na ropę, no. No w każdym razie takie, że można na przykład też napędzać je olejem jadalnym. I te nowoczesne generatory prądu, no to pracują, spalają tyle paliwa, ile w danym momencie prądu potrzeba, nie pracują tak na jałowym biegu, i można je umieszczać, no bo mają swoje rury wydechowe, no to można je umieszczać na balkonach, oczywiście, jak ktoś ma balkon, i wtedy można wykorzystać je do dogrzewania domu, prawda? Poprzez to, że będą również do dogrzewania domu, poprzez to, że będą no, uruchamiać różnego typu, na przykład piecyki olejowe. Bo na wsi, czy tam, gdzie ludzie mają własne domy, będzie oczywiście o wiele łatwiej. No cóż tu więcej dodać? Chyba nic. Dziękuję bardzo.